W świecie jaśniało, kwitło, pachniało, śpiewało. Ciepło i radość lały się z błękitnego nieba i złotego słońca. Radość i upojenie tryskały z nad pól porosłych zielonym zbożem. Radość i złota swoboda śpiewały chórem ptaków i owadów nad równiną w gorącym powietrzu, nad niewielkimi wzgórzami, w okrywających je bukietach iglastych i liściastych drzew. Wznosiły się niewielkie wzgórza z ciemniejącymi na nich borkami i gajami. Z drugiej wysoki brzeg Niemna, piaszczystą ścianą wyrastający z zieloności ziemi, a koroną ciemnego boru oderżnięty od błękitnego nieba, ogromnym półkolem obejmował równinę rozległą i gładką, z której gdzieniegdzie tylko wyrastały dzikie, pękate grusze, stare krzewy, wierzby i samotne, słupiaste topole. Dnia tego w słońcu ta piaszczysta ściana miała pozór półobręczy złotej, przepasanej jak purpurową wstęgą. Justyna ramionami wzruszyła. A cóż ja takiego zrobić i co przeciw temu poradzić mogę? Zamyślimy się obie i mimo woli zwolnimy kroku, co najpierw spostrzegła starsza. No, wleczę się jak żółwie. Prędzej, bo już ta Emilka wyrzeka pewno, że nie wracam. I zaczyna dostawać migreny albo globusa. Ta Terenia, pochwyciła panna, biegnie po krople z bobrowej esencji, albo po proszki bromowe, albo po antymigrenowy ołówek, albo po rigolot. Zaśmiała się, lecz wnet spoważniała znowu. Wujenka jest naprawdę biedna z tym ciągłym chorowaniem. Marta kiwnęła głową i machnęła ręką. A pewno, rzekła, biedna kobieta. Ale bo widzisz, żeby tak pchły pieścić, jak ona swoje choroby pieści, to by na wołów powyrastały. Słowo honoru. W tej chwili w cieniu wierzby, które kwiat podobny do zielanawych robaczków osypywał im suknie i głowy, Marta w kierunku jadących machnęła swą białą chustką i niezwykle u niej przyjaznym głosem krzyknęła: Dobry wieczór, pani Bohaterowicz! Dobry wieczór! Woźnica szybko zdjął czapkę, odkrywając czoło mniej opalone od reszty twarzy, gładkie i pogodne. Dobry wieczór, odpowiedział. Dobry wieczór! Krzyknęły dziewczęta. Porzucili oni swój kraj rodzony i aż tu przywędrowali, zarówno niewiadomym było. Kiedy spotykający ich podczas ludzie pytali ich o nazwisko, odpowiadali, że przy chrzcie świętym nadano im imiona Jan i Cecylia. A kiedy ktokolwiek chciał wiedzieć, dokąd i dla jakiej przyczyny wędrują, mówili: Szukamy puszczy. Ale dzisiaj nie, już dwie laty my po ślubie. Czy ty kochasz mnie? Może kiedy kochać będę, ale dzisiaj nie. Już staruszki my oboje, czy ty kochasz mnie? Może kiedy kochać będę, ale dziś...